momentem zakończył się klub. Przed chwilą zakończył się klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na której podjęliśmy decyzję, że będziemy głosowali przeciw wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze nie usłyszeliśmy żadnej informacji na temat sytuacji finansów państwa. Po drugie nie usłyszeliśmy nic, co pan premier chce zrobić w służbie zdrowia, a czeka nas reforma. Nie usłyszeliśmy nic, co pan premier chce zrobić w sprawach chociażby infrastruktury, edukacji, bezpieczeństwa energetycznego, ale również też w sprawie ludzi młodych. Tych informacji nie ma, a przede wszystkim niepokoi nas brak informacji na temat sytuacji finansowej państwa i w związku z tym Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował przeciw udzieleniu wotum zaufania dla premiera Donalda Tuska.